Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider 2013. Jesteśmy w lesie przy obozie. Jak w poprzednim odcinku. Od czego zacząć? Okej. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance, statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie. Dziennik Lary, czyli w zasadzie ona powiedziała to, co ja chciałem powiedzieć, co tutaj się działo i tak dalej, i tak dalej. No i teraz musimy iść w stronę muzyki, którą gdzieś tam w tle słychać. Zobaczymy, skąd to prowadzi. Ale dziwna muzyka strasznie. Jest tam ktoś? Chyba da się tędy przejść. Cholera. Nie mamy wyjścia w zasadzie. Dobra. Uci. No dobra. Chyba zejść. Rozglądnijmy się. Co to za symbole? Nie mam pojęcia, Lara. Ale nie jest to za ciekawe. Co ja wyprawiam? O Boże. Przecież to szaleństwo. Pięknie. A nie wejdę, co? I co jest? Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, naprawdę. Oczywiście ja tutaj też nie będę jakoś przedstawiał uwagi do tych znajdziek czy coś. Bardziej zależałoby mi na tych dziennikach Lary. Aby ona tutaj nam komentowała, co i jak. Muszę czymś to podważyć. No, czekam, my się przydam, co? Muszę czymś to podważyć. Wiem, że musisz, ale... Mam tu wziąć. Ale chwila, chwila, chwila. Ja to mogę podpalić. To ja mogę tu wejść. O Jezu. Co tu się dzieje? Rozciągnę się muzykę. Coś mamy? Kolejnego nie. Aha, są te drzwi. W porządku, otwórzmy te. Idziemy w dół, co? To jest straszne. Ale te przybliżenia kamerą to jest w ogóle. Ostatnie. Też jakieś znaki dziwne. Tam był znak, że wilki chyba, tak? Poczekaj, sprawdzę, co się dzieje. Sam? Jesteśmy na południowym zachodzie. Będę musiał... Czekaj trochę wspinaczki. Słyszałaś? Słyszałam. Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci się. Sam, ale dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych.
Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Tak. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padł jego promień. Od gór aż po morze. I co było dalej? No i zasnęła, co? Sam? Matias? Sam! Sam! Szlak. Na to czas. Pięknie. Co te wilki napadły, ale no w lasie to i tam było w zasadzie ostrzeżenie, że to mogą być wilki, także nic dziwnego. Tutaj! Reyes! Znalazłam Larę! Puszczaj! Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. A dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty zaczekaj tutaj. A ja sprawdzę drogę. Okej. Nie tak źle. Dobra. Umiejętności 0. Ruiny w lesie, w porządku. Tutaj mam stół jakiś, którym mogę chyba coś wytworzyć. Jednak nie wyda.
Tutaj coś jest. To by na ogień, okej. To też będzie można palić. To jest w sumie spoko. Będzie można z tego zebrać surowce. Mi się to nie podoba. Idź pod górę i wypatruj dużej bramy. A. No kurde. Się myślałem o tych wilkach. Kurde, no nie mogę go. Pięknie. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorku. Właśnie. Teraz to co? Teraz co sobie możesz? Czysto. Czyściłem ci drogę, to czysto. Nawet co jakieś grzyby są. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. No ten... No ja co ty robisz? Tutaj. Zadziała. Potrzebuję tylko trochę więcej. Oj. Pomóż mi. Korku. A ty, rodzina. Pięknie. Super. Udało się. Teraz idziemy tam. Jeszcze jest, widzę. Kolejna kapliczka. Kolejna kapliczka. Komu oni oddają cześć? Dobra, ale mam już wszystkie surowce, czy nie? No nie, co? Muszę jeszcze zebrać trochę. Pięknie. Tutaj będą jeszcze surowce. Tego.
Mam nadzieję, że to wszystko. Nie ma wilki. Co sporo tych wilków widzę, nie? No, bo to można powiedzieć. No. Dobra, zmniejszony czekan mam. Że teraz będzie, myślę, można otworzyć skrzynkę i... A, czyli wzięła już to. Wzięła już te surowce, okej, okay, dobra. Udało się, Laro? Spróbujemy? Tak. Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Zbyt wielu opowieści sam. Cóż, nie ma wątpliwości, że Himiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. W zasadzie też ma rację. Niesamowite. To jest Himiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie. Zajmę się tym. Nie. Nie, proszę, proszę. Nie. Zostaw. Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Zrobię. Daj mnie pistolet. Idzie. Poszła. Jaki ty? Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Cicha! Trzeba słuchać, Maciej! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja сказал. A ty ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Puszczaj ją! Puszczaj ją! Zara, uciekaj! Nie! Akrużyć ich! Akrużyć! Tylko popróbuj rychnąć! Patrzcie ich! Ej, przyprowadzić więźnia! Zrobi się! Jeśli ci nie zachodzisz, idź cicho! Wali wszystkie! Tam! Mamy ją! A, i myślałem, że mogę ją jakoś... A, dobra, dobra, muszę ją ukrywać po prostu. Spoko, w porządku. Myślałem, że mogę zaatakować jakoś. No dobra. Więc idziemy drugi raz. Zrobi się! Tylko cicho. Boże.
się zabić. Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя. Ona tworzy była paradyczna i cierwaj. Kurde. Trójkąt, kwadrat, jak to klikać. Ej, ty! Punta. Wychodzi dawaj! Lepiej nie zlij mnie. Ja się chwytę. Ona tworzy była paradyczna i cierwaj. To było. Czemu ja nie mogłem nic zrobić? Ej, ty! Wychodzi dawaj! Lepiej nie zlij mnie. Ja się chwytę. Ona tworzy była paradyczna i cierwaj. Chodzi, czy ja mam kwadrat wciskać, czy co? Może kwadrat wciskać? Prawie nie wiem. Sorry, że tak to mamy. Nie dawaj! Lepiej nie zlij mnie. Ja się chwytę. Dobra, następny raz. Muszę ich powstrzymać. Ona tworzy była paradyczna i cierwaj. Dobra, dawaj. Ale innego? Działamy. O Jezu, nie udało mi się, masakra. Ej, ty! Wychodzi dawaj! Wysadził czas na to. Dobra. Ona tworzy była paradyczna i cierwaj. Dobra, dawaj. Pięknie. Udało się w końcu. Prawidłowo.
Dałaś radę, Laro. Najważniejsze. Teraz ma pistolet i łuk, tak? Chyba tak. Tam widzę ją! Niech to szlak trafi. Poważnie. Myślałem, że mogę od razu iść. Ale masakra. Tym sterowaniem. Uciekli do lasu! Poświećcie mi tu! Uciekaj! Ja mogę tam wyjść, nie? Następnego! Zeszła ta! Jeszcze jest! Nie wiem! Obca! Wymasz! Nie masz do kogo uciec! Cholera! Na broń! Zostawcie mnie, zostawią! Super, jakieś naboje, coś. Muszę tu wejść chyba, co? Mamy surowca od niego. Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Masakra. A, jeszcze tutaj mam skrzyneczkę. I teraz mogę iść. Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych.
Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Dokładnie. Trzeba przetrwać, nie ma życia przetrwania. Okej. Okay. Ale to... Liczby. Może współrzędne. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Może i tak. Ale tym zajmiemy się w przyszłym odcinku, także co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.